Zobaczcie, jak wygląda lokomotywa od środka i jak wygląda praca maszynisty. Nastawnikiem jazdy w kształcie kierownicy rozpędzamy pociąg i nadajemy mu prędkość. Najważniejszą rzeczą w lokomotywie jest hamulec, który mamy tutaj. A tak wyglądają tory z kabiny lokomotywy. W lokomotywie jest też kuchenka elektryczna. Mnóstwo przycisków. Mamy również prędkościomierz, który informuje nas o prędkości, jaką jedziemy. A jak zbliżamy się do przejazdu, możemy poinformować, że jedziemy. Zobaczcie również, co napędza ten cały skład. Jaka jest różnica między maszynistą a konduktorem? Maszynista prowadzi pociąg, a konduktor sprawdza bilety. W pociągu mamy również wycieraczki ręczne. To tyle w skrócie o pracy maszynisty, a cały odcinek zobaczycie na kanale Do Roboty. Oglądajcie!